Dzień dobry. Witam Was na trzeciej części filmu o Olsztynie. Zapraszam do obejrzenia. Olsztyn, jak już wspomniałem, uzyskał prawa miejskie w XIV wieku i w tym samym czasie zaczęła powstawać pierwsza infrastruktura tworzącego się miasta. Na ten czas datuje się również pierwszy ratusz miasta. Podstawową funkcją tej części miasta była funkcja handlowa. Tu handlowano podstawowymi towarami niezbędnymi do funkcjonowania i życia mieszkańców. Rynek był podstawowym i zasadniczym miejscem funkcjonowania miasta. Przez wschodnią część rynku w roku 1907 przechodziła linia tramwajowa łącząca Most Świętego Jana z dworcem kolejowym.
miejscu Starego Ratusza, jak już wcześniej wspomniałem, istniały budy i ławy handlowe, których było 12. Był tam również browar, który w czasie dwudziestolecia międzywojennego rozebrano i postawiono tam trzecie, północno-wschodnie skrzydło budynku. Drugie, północno-zachodnie, zbudowano w połowie XVIII wieku. Ratusz wybudowano po likwidacji dziedzicznego stanowiska sołtysa i ustanowieniu w dniu 22 lutego 1500 roku wybieralnego stanowiska burmistrza. Wyboru dokonywała Rada, jednak wybór ten musiał być zaakceptowany przez kapitułę warmińską. Burmistrz musiał posiadać swoją siedzibę i dlatego wybudowano ratusz. Był to pierwszy ratusz w mieście, który stał się siedzibą władz miejskich. Naprzeciw ratusza wybudowano dom burmistrza, o którym już wcześniej wspominałem. Pierwszy ratusz to budowla piętrowa, wzniesiona na planie prostokąta, wykazywała cechy późnego gotyku. Do dziś między innymi na ścianie południowej zachowała się elewacja gotycka. W 1620 roku ratusz uległ spaleniu, podobnie jak większa część miasta. Odbudowany został 4 lata później i przeznaczony zarówno na cele miejskie, jak i miejsko-handlowe. Wówczas dobudowano wieżę, która pełniła funkcję wartowni. W drugiej połowie XIX wieku doszło do generalnego remontu budynku. Natomiast w 1880 roku ze Starego Rynku całkowicie znikły stanowiska handlowe. Po raz drugi ratusz został spalony w 1945 roku podczas przemarszu Armii Czerwonej. Ratusz odbudowano w latach 1946-1949, jednakże nie odbudowano wówczas wieżyczki. Wieżyczkę odbudowano dopiero w 2003 roku podczas generalnego remontu na 650-lecie Olsztyna. Ciekawostka. 3 lutego 1807 roku w Olsztynie
zatrzymał się Napoleon Bonaparte. Jeżeli chcesz na chwilę odpocząć na rynku i nie robić tego bezczynnie, to koniecznie odwiedź lodziarnię Koreczek. Tu możesz spróbować jednych z najlepszych naturalnych lodów. Olsztynianie mówią, że najlepszych w Polsce. Są to lody śmietankowe z lat 50. Trochę długo przetrwały, ale widocznie wtedy robiono lepsze produkty. Właśnie teraz udało mi się wejść do zamku Kapituły Warmińskiej. Zamek ten został wybudowany w drugiej połowie XIV wieku w stylu gotyckim przez Kapitułę Warmińską, która była jego właścicielem do roku 1772. Teraz widzicie oryginalną tablicę astronomiczną Mikołaja Kopernika.
Zapraszam Was do obejrzenia kolejnej części, a w niej inne ciekawe miejsca Olsztyna.